Się cieszy, się cieszy. Po sznurmy, ja. Chemy, bagnety. Za każdym razem i to. O, no. Ja też mam, czekaj. Ja też mam. Dawaj. Kurwa. Patrz, mam maskę. Mógłbym słuchaczom naściemniać o tym, że żyję tak jak faraon. Od zawsze miałem alergię na ścierwa, które wciskają jebany farmazom. Tą markową szmatą chcieliby przykryć wnętrze tak puste niczym wydmuszka. Może już ludzie do tego przywykli, tylko ja nienawidzę ich, kurwa! Siemano, witam was na kanale Odkrywcarz Big. Zobaczcie, dostałem na szywę od Diego. Mamy dzisiaj kopanie na Mierzei z Batorem, z naszym stowarzyszeniem. Dojechała do nas tutaj grupa z Husarii, ze stowarzyszenia Husaria. Kogo tutaj mamy? Mamy Latebrę. Także jest ekipa mocna, zaraz wam pokażę co i jak jest. Tutaj czekajcie chwilę, obrócę. Tu już się zapoznają. O, jest Waldi. O, macie tam Adiego. Jest ekipa z Husarii. Tutaj mamy Batorego. O. Jest ludzi. O. Że pogoda przyszła? No, kolega mówi, że nam prze. Daliśmy za pogodę, bo padało. Ale kurde, się pogoda wyklarowała, także Będzie kopanko, zobaczymy co wyjdzie. Mam nadzieję, że coś będzie do pokazania i na koniec tam na pewno jakieś omówienie zrobimy krótkie i się pochwalimy naszymi fantami, jak będą. Dobra, trzymajcie się, do potem. Batory, witam wszystkich na takim krótkim wypadzie, bo do 14 to się pogoda się czuje, ale kto chce może być dalej. Na Mierzei Wiślanej. Tereny dla większości chyba są znane. Wszyscy mówią, że przekopane. Sprawdzimy to dzisiaj. Krótka taka uwaga. Kopiemy, nasze pozwolenie obowiązuje od tamtej strony 800 metrów kolejnej troszeczkę. I tam dopiero zaczynamy kopać. Jest taka przesieka i tam będziemy kopać. Ale co najważniejsze, żebyśmy tak jak się wyszli, tak samo się spotkali. Więc apeluję o to, żebyście nie podnosili czegoś, czego nie jesteście pewni. Mierzeja słynie z tego, że dużo zostało tutaj po wojnie porzuconych, zakopanych. Z każdej strony strzelali. Dużo tego leży. Prosiłbym tego nie podnosić. No podnosić, nie przenosić, a jeżeli już znajdziecie, to oznaczyć w taki sposób, żeby można było to zgłosić. Kolejna rzecz. Większość z nas jest pasjonatami historii, wie jak zasady są poszukiwania. Po wypadku odnalezienia przedmiotów historycznych również prosiłbym o to, żebyście zachowali się zgodnie z przepisami, które mówią w jaki sposób mamy te przedmioty odbierać. Jako członkowie stowarzyszeń wiecie jak się tymi przedmiotami posługiwać, ale przypomnę, robimy dokumentację fotograficzną i przedmiot, żeby nie naruszyć kontekstu historycznego, powinien zostać w miejscu, tak? Nie tyczy się to do II wojny światowej, żebyście wiedzieli, jak za bardzo, ale przypominam. Wiedzą, a nasi wiedzą, to zbieramy zawsze parę groszy na dom dziecka. Kto może, ile wrzuca, kto chce, może 5 zł, złotówka, tam jest. Stówkę. Stówkę, tak, 2 stówki. Andrzej, kupujemy na to. Andrzej zda ci puszkę. Do domu dziecka. Jakieś tam pominki. Ja będę pilnował. Przy tym samochodzie prosiłbym, jeżeli znajdziecie złom, prosiłbym też o pozostawianie tego złomu. My tu wszystko zbieramy. Jest kontener u nas wystawiony, do którego to ląduje, sprzedajemy. Jan, obrazy Andrzeja. To wy przekazujcie, ja tylko to prowadziłem, wyście dali tutaj ten i no jest petarda, nie? Chłopaki. Ja bym poprosił Mariusza, wylicytował, żeby każdy widział. No, tak jest. To jest karykatura Olafa Popkiewicza z jego autografem. Mariusz, dobre serducho, tak, wylicytował.
Także Mario, gratulations. Gratuluję i jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy naprawdę. Mega serduszko. Drugi no pan byli... Darek? Darku, chodź. Darek Misz też z czeskiej granicy przyjechał specjalnie do nas. Tak samo. Cytował cały zestaw stowarzyszenia Batory. Teraz tak, jaki kolor? Jaki rozmiar? Tak? Jaki rozmiar? Nie jest. Czapeczki. Czapeczka, proszę. Dziękuję bardzo. Rozmiar taki konkretny. Pikselka. O, dzięki bardzo. Co tam powiedzieć? Kondonek ci spadł. Czekaj, dwie koszulki. Tak, nie wiem, czy czytałeś w komentarzu, że dorzucę jakiś gratis. Aha, czytałem. No. Słuchaj, ja masz tutaj zobacz. To jest gratis mega, nie? To jest 10 kopiejek srebrnych, 1915 rok. To sobie ktoś tam czeka, bo... No właśnie zalecane jest, żeby przerobiona. Nie przemczało. Zobacz. Tu była jakaś szklinka była. Także tutaj obiecałem, że daję gratisa. Proszę, to jest gratis. Dzięki bardzo. Proszę. Andrzej, zdecydowanie dziura za mała. Nie, nie będzie dziura za mała. Papierowe nie wchodzą. A. Początek. Mam nadzieję, że koniec też będzie ciekawy i fajny. Jeszcze jedna rzecz. Prosiłbym wszystkich, którzy jeżeli posiadacie, o założenie kanzelek. Jest to taki wymóg. Zawsze bierzemy, to jako stowarzyszenie wychodzimy z kanzelka. Z tego powodu, że jest to, są to okresy, gdzie są polowania. Fazy to polowania są do 9, ale myśliwy nie wie, może czasami która godzina. Przyśnie. I żeby nas nie wziął za jelenia. Może mieć rację. No a Adi, te słuchawki weź niżej, bo trochę ci tak sterczą. Głosiowa. Tak, żebyśmy byli widoczni w tym lesie. Jakieś pytania jeszcze mamy? No, jak przykusz, jeszcze jak nie... A jak ktoś MG znajdzie, żeby na myjnie nie brać, nie? Tyle. Dobra, więc nasz dół, jak lecimy mówią, po szturmy. Tak, lecimy. Się cieszy. Po sznurmy, chemy, bagnety. Za każdym razem i to. O, no. Ja też mam. Czekaj. Ja też mam. Dawaj. Nie umowa. To jak gwiazda też na... Ma ten na przyweczkę. Mam. Na prysza, no. Dobra, lecimy, co? Lecimy. Adi, lecimy. O, i mój pierwszy fancior. Mamy trybik od licznika. Widzicie? 1, 2 i tutaj jest skala całość. Dobra, tymczasem. O, i mamy pocisk. Ciekawe, co dzisiaj wyjdzie. Taka ekipa jest mocna. Coś tam na pewno wylezie, jakieś odznaczenie. Mam taką nadzieję. No pogoda jest, kurczę, rewelka. Jak jechaliśmy, to nie było tak fajnie. Myślałem, że będzie padało. Ale jest ideales. Jest ideales. O, i mamy łuskę od Pepeszy. Dobra, tymczasem. Tym razem cała. Także zostawiamy. A, nawet nie da rady jej przełamać. Także zostawiamy. Idziemy dalej, gdzieś tam pod korzeń, żeby nikt znowu tego nie namierzył. Dobra, tymczasem. No i element pierścienia wiodącego. Jest tego tu dużo. Tak samo amunicji już troszkę wyszło, ale nie pokazuję tego samego co chwilę, bo jest tego sporo. Ale już z 5-6 sztuk wyszło pepeszki. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, jakiś sympatyczny mamy pocisk. Coś przydzwonił, jak się wygiął. Spłaszczony. No, działo się tu, działo. Gdzieś chłopaki się rozeszli, cała banda. Trzeba ich szukać teraz po krzakach. Zbiórkę mamy o 14. Mamy godzinę 10. Jeszcze nie, dochodzi dopiero. Także kupa czasu. Może jeszcze coś wyskoczy fajnego. Na pewno. Liczę na to, że ktoś tam
jakąś petardę znajdzie dzisiaj. Dobra, pozdro. Adi, pokaż się, przeszli tu do mnie, bo tutaj jakaś aura była podobno. Była aura nad tobą, ale nie nad nami. Da, kawałek maski. Była wskazówka. Przeciwgazowej, to ryjek sam, od niemieckiej. Tutaj chłopaki częstują alkoholem, a tutaj nie można. No a dzisiaj stację se zrobił, miodowe daje. Tam gdzieś Kramer chodzi. Co ma? Jedna można, nie? Tak, jedną można. Tutaj petardę swoją. Gdzie masz? O, tam jest petarda, właśnie dał mi dziubnąć, tylko ja języczek zamoczyłem tylko. Tam gdzieś Kramer chodzi. Języczek, kurwa. Kolorowa jest. Ja nie mogę za dużo, bo jak się dosam, to wiecie. Dobra, idziemy dalej. Pozdro. Takie coś od beczki, korek, czy od niemieckiej, to nie wiem, może być, bo jest zżarta dosyć mocno, czyli stara, świeża nie jest, patrzcie jaka załoga. O, wesoło, stacja mała jest. Jedyny w swoim rodzaju. O, jest Adi. Warszawska Ferajna. Jest Kramer. Kramer, o. Warszawska Ferajna, pozdrawiam. No Jaro, Peron. Wbijajcie do Kramera na kanał. Wbijajcie do mnie tylko w sobotę wieczorem, bo tu mnie nie ma. Mogę ci powbijać jak chcesz. Bo w piątek nie jest na galowo. Przygotuj się, lecę. Jest sobota, więc galowo, obraz wziąłem ze sobą, także nie ma co z domu. No. Nowa koszulka, nie taka jak tamta, nie? Nie, zajebiście. Mundo. Ja tu zajebiście. Mundo. Wiadomo, nie? Dobra, tymczasem. O, i mamy od paska chyba. I to niemieckie. Widać takie jak groszki kropkowane. Chyba, że to utlenienia są. Może być od maski. Taki kawałek klamereczki. Dobra, tymczasem. Mówiłem, haha, że mamy element maski. Zobaczcie. Ha. Elegancko. I jest fancior. Zaraz poszukamy jeszcze, może jakieś części będą leżały tutaj. Jest gicior. Kolejna pepeszka. Jesteśmy na okopach teraz tutaj takich. W takiej dolince. O. I może coś tu wyskoczy, bo się zaczęło pokazywać coś. A teraz mamy kawałek dupki od... się łamało od sygnałówki. Gicior. O, i znalazłem gaciucha. Fajnie. Teraz tutaj jeszcze jeden. Jeden sygnał jeszcze jest tutaj obok. Zaraz zobaczymy. O, mamy kółeczko ameliniowe. Ale od czego to nie jestem w stanie powiedzieć. No pokręcimy się, może coś wyjdzie ciekawego. Taka dosyć ciekawa znajdka, nie wiem co tutaj. Jest W. Chyba i A. Nie wiem czy widzicie. Jest A. W. A to jest 6. Chyba 3. Ale co to było? Nie mam pojęcia. Gdzie? To jest G albo C. C8. Ciordwie. No nic, idziemy dalej. O, i mamy kolejny gaciuch. Nie jest tak źle. Jakaś tabliczka znamionowa tutaj. Można zaobserwować piątkę i szóstkę z tego co widzę. Dobra, tymczasem. Widzicie co? Chyba guziczek. Guziczek? Si, hehe. Ach, kurde, jakie delikatne uszko. O. A tutaj? Tutaj całe. Ale już, kurde, ledwo żyje to ucho. Trzeba gdzieś schować, zabezpieczyć, żeby się nie rozleciał. Nie, no fajnie.
Jest elegancko. A pogoda w kratkę, dobrze, że nie pada. O, zup mój. Taki mamy zawiasik. Zoomujesz. O. Dobra, tymczasem. Widzicie? Narożnik. Obicie skrzyni jakieś. Tutaj mamy jeszcze gwoździe, resztki skrzyni. No to jest ciekawe. Taki trójkąt. O, i wpadła pierwsza od Mausera. Łuseczka. Wiaterek taki zimniutki, trzeba było kołnierz postawić. No i co, i lecimy dalej. O, i mamy dupę od sygnałówki. To jest chyba kaliber 4.4. Jeszcze jaka ładna farba. Dobra, a myślałem, że to jest od Mauserka będzie łuseczka, bo tak samo biło jak sygnał poprzedni. Dobra, lecimy. O, i kawałek podkowy. Takie ło. Dobra, lecimy. O, kolega mówi, że ma coś fajnego. Co masz? O. I dalej jeszcze nie. I dalej jeszcze nie sprawdziłem. O, ho, ho. Może całe. Mam nadzieję. Dobra, ryj. A, nie ryj. Szukamy drugiej strony. Nie będzie. O kurde. Ale pas będzie fajny. To już to. No. Czekaj, może idzie w dół. Nie. Tu jedzie sztywny. Zawinął się, zobacz. Kurwa. A to może być klamra, bo nie tam patrz. Szukałem. Idzie zawijać w dół. O, tu się zawija, patrz. Czekaj, odetniemy trochę korzonków. No, ja pierdzielę, ale emocje. Ale trafiłem, dobrze, że to ciebie przyszedłem i cię znalazłem. Nawet jak kurde, a jakby była klamra, to sztos, kurde. To ja ci powiem, że powinna być klamra. Ty, no bo ja pierdzielę, patrz. Bo nikt się nie pierdzielił wtedy. Klamra nie miała żadnej wartości. Wartość miał pas po wojnie. Zawraca. No. Ty. Nie, jest, będzie cały, kurde, chyba. Nie. Patrz, zdjęta. Ja. Ale pas jest i tak genialny. Ja pierdzielę, patrzcie. To wytłoczenie nie dziura. Nie. No, no i pasek jest fajny. Ty, no caluśki, kurde. Teraz trzeba w czym go namoczyć? To człowieku. Całe procedury. Chyba, że spadła, kurde, nie? Gdzieś może tu leży. Szukaj. No, zaraz będziemy szukać. Jak coś to wołaj. O, ty gratulacje. Dobra. Ja idę szukać, może ja znajdę. A tam cię nikt nie wołał? Żebyś tam nikt cię nie wołał? Nie. No bo ja bym tu przyszedł szukał. O, jaka piękna sztuka się trafiła. A? Kawał uchy. No, ale ten pas kumpla to kurde sztos. Niestety nie było klamry już. Było tylko to zapięcie. Ale kurde, petarda, bo cały pas rzadko się trafia. No, a tu mamy taką uchę. Fajna, co? I mamy obrączkę, gołąbka 2000 rok 3325. A tu mamy PL 063. Tak, 063. Elegancko. No i znowu mamy PL 065 05, a tu 334 2005. Łapie zuma, o. Gołąbki byli. Mamy trzecią 0261. A to już nie Polska. 643 2001.
czeskie. Chyba jo. Dobra. O, ja już zwinąłem sprzęta. Idę, bo Daruś dzwonił, że auto zamknięte, a ma kanapeczki we środku. Co było, co było. Zaraz zobaczymy, co mają chłopaki. Jak wszyscy tam wyłożą to, co znaleźliśmy. Będziemy pokazywać. Są dostępne naszyweczki od Krystasz Bik, jakby ktoś był zainteresowany. Są u Bartka, u Zwiadowcy Historii. Czapeczki też są takie fajne. Nie żadne podrabiające, tylko oryginalas. Także można nabyć u Bartka. I naszyweczki też są od Krystasz Bik na sklepie. Info, jak ktoś by był chętny, będzie link w opisie filmu. I co? Idę. Dojdę. To będziemy nagrywać dalej. Dobra, tymczasem. Tylko jest? Tylko? No to masz skrzynia żłomie. To ta moja macha. Tu Adi znalazł jakieś. Oczko. Poczekaj. A to. Od tej. W sumie to jakieś tak z 15 portów jest, nie? No tradycyjnie konina, która by jak to jest. Słupi te konie na koniec. I? Pisak jakiś? Tu jest pochwa pustka od bojowej. Od maski. A tu jeszcze siada się. Wiesz, do dzisiejszego dnia. O, ta ładna. A ty moczysz ją cały czas? Co? Moczysz ją cały czas? No. A tu się dziury powinny. To jest... To jest do odkażania. Do odkażania? Jest tylko... I to jeszcze wciągnąłem. Co? Rogacz był, też w kalku. Jo. O, ładny Daniel. Drobnica. O, złomu tyle. Jak to każdy złom. I każdy zadowolony, patrzcie, każdy jakie winy. Co jest? Ty rybak, to jest cenne, znaleźć. No. Jest rybak. Jeszcze jaki odpowiedni roślin do części? Każdy zadowolony. Uśmiechnięty, bo tyle skarbów powychodziło. Zadowolony? Tak. No i tak by było, jeszcze podsumowanie zrobimy i do domu. O, zajedziemy na maczka, nie, Daruś? No pewnie. Niam, niam, niam. Nie, mak wieprza. Happy Milfa se zamówimy. Nie, ognisko zrobić sobie po siebie. A umiesz rozpalać? Jedną zapałką bez papieru. No drachę. Jaki gard. No, nie, to do siebie będzie, wiem. A czemu ja? O, jeszcze rura jest, o kurwa. Gdzie jej koniec? To był maszt może. O kurde. O. A to nie jest od tego, od pantery? Na razie, dzięki. Bardzo. Dobra, dzięki za przyjęcie. Trzymaj się. No, hej. To jest przełód, panie Boże. Tak. No, następnego nie wiem. Takie są warunki. Podsumowanie. Tak. Jeżeli ktoś chce jeszcze kopać, nie ma sprawy. To... Ale kogo? Kogo i za co? Dużo czasu jest. Zgłoszenie, tak jak powiedziałem. Zgłoszenie. Trudno, to jego życie. Zgłoszone jest do jutra, możemy tutaj dalej prowadzić poszukiwania. Prosiłbym tak samo, żebyście to zasłoniłeś się. Po wyjeździe pozostawili tu po sobie porządek, tak? Żeby nie zostało coś po nas, tak jak po turystach. Tak pilny las, tak jakby było to nasze podwórko. Sprzątajmy po sobie, zabierajmy puste, jak przewidzieliśmy pełne. I co, do następnego spotkania. Może następnym razem zorganizujemy coś w okolicy naszego pięknego miasta, czyli Braniewa. Tak, więcej złomu. No i petarda, dziękujemy ślicznie. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tych fajnych tutaj, w tym fajnym spotkaniu. Nie? Również dziękujemy.
Jarek uśmiechnij się, a nie taki smutny, jak nie powiem co. Masz tu ten kurde. Coś wyciągnęliście z tego lasu, nie tylko zło. Głowy mundur. Ojej. Tak, a miały się podkładać pod ciebie. Teraz przyjedziesz do mnie, do Pruszkowa i uwrócisz swój mundur. Dobrze, dobrze. I tak by to wyglądało. Fajne spotkanie. Może nie było ekstremalnych superfantów, ale pokopane było. Każdy jest zadowolony, mam nadzieję. O, jest ekipa. Także myślę, że się udały wykopki. I co? I do następnego, mam nadzieję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hejo.